Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sześciennej Technomaterii. Tutaj Karimiri. Tak, jak widzicie, trochę od poprzedniego odcinka się pobawiłem z tym kombajnem do produkcji zboża. Teraz jak o tym myślę, ja chyba będę w stanie go skompresować tak, żeby był zajmował jeszcze mniej miejsca. Czyli cała sekcja tych deployero blockbreakerów będzie zajmowała tylko trzy kratki na szerokość. I tak sobie myślę, czy by nie zrobić od razu z tego powodu takich trzech zestawów. Oczywiście wszystko wpięte pod jeden sorting machine, tak jak w tej chwili, który to sorting machine będzie od razu po prostu wypluwał z skrzyni przejściowej. Tak właśnie mi się zdawało. Ze skrzyni przejściowej bonmila i nasiona do systemu z powrotem, żeby to wszystko jako tak działało. Oczywiście ta sekcja sterowania zostanie tak, jak zostanie. I ogólnie tak. To nam podniesie wydajność całego tego układu. Kurczę, znowu się noc zrobiła. No co za życie. Z całego tego układu trzykrotnie, no bo będą trzy zestawy. Jak również zagęszczenie tych wszystkich ostrzy, tych rzemieni, również spowoduje to, że będziemy tracili mniej czasu na przesuwanie tej całej konstrukcji. No, żeby przesunąć to wszystko, trzeba co najmniej 0,8 sekundy, żeby się to wszystko przeniosło i zatrzymało i tak dalej. Czyli powiedzmy sekunda na każdą kratkę. No to wiadomo. No i dobra, ale dzisiaj się tym nie będziemy zajmowali. Tutaj nic więcej przy tym nie dłubałem, tylko wziąłem to, przymierzyłem, jakby to wyglądało, jakby to wyszło. Oczywiście wtedy to będzie trochę bardziej skomplikowane, jak to będę próbował stworzyć. Spokojnie, jakby coś to pokażę, jeśli będzie coś z tego. A w tym odcinku zajmiemy się, właściwie pójdziemy na wycieczkę, ale najpierw musimy zejść na dół i doładować sobie jetpack, tak, ponieważ dzisiaj nadszedł ten właśnie oto dzień, w którym to już nie możemy dłużej zwlekać z budową MoGrindera, jako że chcemy oczywiście, żeby to nasze straszydło tam na dachu zaczęło działać jako tako, no to będziemy potrzebowali stałego dopływu bone meala. Niestety nie dysponujemy modem Soul Shards. Kiedyś go mieliśmy, ja go wywaliłem dawno, dawno temu, bo mnie wkurzył, bo coś tam było, bo się bugował, inne dziwne rzeczy. Podobno to był za duży cheat, spawner, który produkuje moby zawsze i wszędzie, kiedy tylko chcemy i kiedy prąd włączymy. I po prostu z tego powodu tam między innymi wyleciał, więc go nie mamy. Wiem, że gdzieś tam kiedyś spotkałem jakiś skeleton spawner w lochu gdzieś na dole, kiedy tam zwiedzałem te wszystkie okoliczne jaskinie, ale teraz zabijcie mnie, ale nie będę w stanie trafić do niego z powrotem. Po prostu nie pamiętam, w którym to było. Już było ich kilka, nie żebym potrzebował, tak? I tak mi się w dalszym ciągu wylewa uszami, jak widać na załączonym obrazku. Muszę coś zaenchantować. Być może będzie to znowu kill-off. A może i nie. Tak czy inaczej, ten odcinek dzisiejszy też jeszcze nagrywam z wyprzedzeniem. A tak na wszelki wypadek, jakby się w międzyczasie w tygodniu okazało, że jednak nie dam rady nagrać kolejnego, bo nie chciałbym mieć dziury w piątek. Następne już powinny być jednak normalnie. W poprzednim odcinku również tam pogadałem na temat moich wniosków na temat Pyrkonu. Założę się, że komuś się te wnioski nie spodobały, no ale cóż, trudno. Takie po prostu odniosłem wrażenie, jak oglądałem te materiały nagrane właśnie z tych różnych paneli. Tam było kilku znanych osób. Był CTSG, był JJ, był tam. Nie, wreszcie nie znam. To znaczy, nie może aż tak. Coś tam może o nich słyszałem, ale nic specjalnego. Może kiedyś, jak coś taki kombat będzie się organizował trochę bliżej Warszawy, to może pojadę, ale tak to. Cóż, trochę za daleko było. No dobra, ale w tej chwili chodźmy, postawimy MobGrinder. Jeśli o mnie chodzi, to oczywiście użyjemy moich super mocy biegania po wodzie. Nie, żeby nie patrzeć. Kurczę, środek nocy. Poczekajcie, zróbmy dzień, bo muszę sobie. O, właśnie tak. To jest ten super skok. Wiecie, kiedy się coś takiego zrobi na niewielkiej ścince i lagu, to gra po prostu głupieje i wylatujemy w kosmos. I jakbym nie puścił klawiszy
to by się po prostu rozbił o którejś z tych wielkich rzek. Ale do rzeczy, chodźmy na chwilę się kimnąć i musimy pójść na tą wyspę, zobaczyć, czy nie ma nowych mutacji. Coś marnie, nie widzę. Te chwilę temu, zanim włączyłem kamerę, nazbierałem trochę. Ale tak, to jest straszna bida. Z nędzą. No nie wiem, coś... No nie, coś nie tak myślę. Ja znalazłem taki fajny graf dotyczący mutacji drzew. Zresztą jest na wiki napisane, które drzewa z którymi się krzyżują i jaki jest tego efekt. No i tak jak w tej chwili, o widzicie, tutaj mamy na przykład, dałeś mi tu grafter. Tutaj mamy takie właśnie, oto się zrobiła krzyżówka w tym miejscu. Jak zwykle, desert akacja, no to, no panowie, o czym my tu mówimy, nie? No i cóż, wiem w tej chwili na pewno, że, o, tu coś się zrobiło, w międzyczasie oczywiście pewnie nic pożytecznego. Tutaj żadnych nowych mutacji nie widzę, żeby były jakieś, kurczę. Pszczółek też nie mam żadnych nowych gatunków, na razie. I, tak. W międzyczasie dałbym głowę, że ktoś już wygrał konkurs. Niestety jako, że nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, to jeszcze jest tak, jak jest. W poniedziałek już powinno być ogłoszone wszystko i tak dalej. No i wiem, że jak zbiorę listki te takie z tymi czerwonymi, to mi wylecą wisienki. Tak, no i wisienki. No i dobra. I to będzie wszystko w tym momencie w temacie. No, Hilchery i tak dalej. Ten grafter, on jest właściwie do odstrzału. Ja go po prostu mogę wyrzucić. Nie będę się, nie muszę się nim totalnie przejmować. I teraz tak, dwie kwestie. Załóżmy mój jetpack. Tak, załóżmy jetpack. Dwie kwestie związane z mob grinderem. Mam dwie możliwości. Albo zrobić go tutaj wewnątrz góry. Co się będzie wiązało oczywiście z przekopaniem masakrycznej ilości terenu i lub bądź jakimiś innymi problemami, bo oczywiście będę musiał wszystko oświetlić. Alternatywą jest zrobienie mob grindera na górze, ale nie na górze, na górze w sensie, no miałem tutaj jeszcze jedną tą fontannę ropy, ale nie na górze, na górze w sensie, że będzie to taki budynek, powiedzmy, tylko tak jak tutaj na przykład mam, jesteśmy w tej chwili na kratce, czy coś wyrzucił? Nie, zdawało mi się. Jesteśmy w tej chwili na kratce Y134, prawda? Możemy wykorzystać tą taką zależność, że w momencie kiedy... A tak, tak, a to jest ta taka wyspa, o której wam kiedyś mówiłem, że tam mam, to jest reszta, jest jakiś nowy kontynent. Ja tam stamtąd wyłowiłem właśnie sadzonki do sosu. Dobra, weźmy to, wyłączmy. Nie, language. Video settings, graphics z powrotem na fast, bo nam już nie jest fancy potrzebne. No i ogólnie taki motyw, że w tej chwili mogę zrobić tak, że wykorzystam tutaj tą górę i zrobię taki myk, że wykorzystam fakt, że 40 parę kratek od gracza moby się despawnują, czyli zrobimy takie coś, że w tej chwili po prostu mamy ile tutaj dirtu. Aha, bo jeszcze jest kwestia taka, że musiałbym odpalić chunk border, jak to, który to był guzik, nie, to o. Dobra, jeszcze raz, jesteśmy wewnątrz chunku. Tu już jest jakiś inny chunk, tu jest jeszcze jakiś inny chunk, czyli powiedzmy, że ten chunk będzie tym chunkiem środkowym do naszej konstrukcji. No, te, powiedzmy, bo będę chciał postawić chunk loadera i zrobimy taki byk. Ja tutaj pójdę w górę pionowo, mniej więcej na środku chunka. Tak, gdzie tu jest środek chunka? To jest środek chunka, tak? Chunku. Whatever. I wyjdziemy na 200 kratek w górę. Zdejmijmy ten jetpack, bo mnie to denerwuje, jak tak sobie podfruwam bezsensownie. Pójdziemy na 200 kratek w górę, albo nawet na 150. Tak, to jest 150 kratka. No to jeszcze zrobimy taki myk. 50.
I od tej 50, od tej 200 kratki właściwie zaczniemy budować podłogę pod Noob Grinder. Wykorzystamy ten fakt, że się wszystkie moby będą despawnowały i dzięki temu nasz Noob Grinder, który już będziemy mieli w tej chwili tutaj założony i gotowy, i on będzie działał i skończyłby się wirt, on wtedy uzyska znacznie wyższą wydajność. Nawet będzie miał, powinien mieć wyższą wydajność niż ten Noob Grinder, który zbudowałem na geometrycznej wyspie, to na pewno, ale nawet ten, który zbudowałem na sześciennej geometrii, na A3. A to dlatego, że to jest 200 kratka. Fit, bardzo dobrze. No już, i bum. I tu będzie nasza platforma, ale zrobimy taki numer, że... Ups! Dobrze, że nie spadłem, bo by się moje buty zużyły. No i od tego miejsca będę budował podłogę w tym całym upgrade. Że oczywiście wejście do niego będzie przez portal, albo coś innego się wymyśli fajnego. Tak czy inaczej, on będzie miał zdecydowanie wyższą wydajność niż wszystkie upgradery, które budowałem do tej pory. Bo jako, że tutaj nigdzie w okolicy nie mogą się spawnować moby, to tam jest za daleko, tu wszędzie jest niebo. No, jedyne co mi może zaniżać wydajność, to mogą być nietoperze, które zostały niedługo, jakiś czas temu dodane. Tak czy inaczej, w tej chwili nie będę was katował całym procesem powstawania tej konstrukcji. Może w paru miejscach, jeśli będę miał coś do powiedzenia ciekawego, to po prostu włączę nagrywanie. Tak czy inaczej, jeszcze co najmniej ze 20 minut tego odcinka będzie się działo. Mamy wielki czarny słup, prosto w niebo, w słońce właściwie. Wielką platformę, plus oczywiście okazało się, że zapomniałem na śmierć o tym, że Electric Jetpack ma limit i nie jest w stanie polecieć tam wyżej niż, powiedzmy, ile tu jest, 190 kratek, prawda? Więc musiałem zaimprowizować oto taką szybciutką platformę, po której po prostu będę w stanie wskakiwać wyżej, bo bym się tu nieźle uziemił. W międzyczasie projekt trochę ewoluuje. To będzie podłoga, o którą będą rozbijały się moby. Tam na górze, jak tylko uda mi się tam wrócić, bo oczywiście, tak jak wspomniałem, jetpack nie działa. Obsidian. Ups, obsidian, 10 sztuk. W międzyczasie flint. Flint and steel, nie lighter. Nie 10 sztuk, tylko jedna. W międzyczasie dotarła do mnie informacja, że szykuje się, tak w temacie tego co tam mówiłem, że bliżej Warszawy jakiś event albo coś, dotarła do mnie informacja, że kroi się nowy tegoroczny Media Fan Lab, tak w maju, 24-25, coś takiego. Ja byłem na tym w zeszłym roku, no w sumie tak, wtedy było to organizowane po raz pierwszy, było kilka ciekawych prelekcji, tam wystąpiło parę osób, Rocky Royo i tak dalej między innymi. Co prawda cały event jest tak trochę bardziej zdecydowanie skierowany nie pod let's playerów, w cudzysłowie Minecraft oczywiście. Minecraft, jak ten wpadł w temat w którymś momencie, to już został chyba do końca przez dwie godziny. Było do tego nawiązywane. Co to za krzyż? Gdzie jest krzyż? Dobra. Teraz jak o tym myślę, tak się zastanawiam, może ten portal odsunąć jeszcze bardziej. Bo jak ja tu będę stał i łowił moby, to uświerknę. Albo w najgorszym wypadku będę wyłączał dźwięk, a co mi to, po co to ma być takie wielkie. Ta platforma z kobla zniknie w każdym razie. No, a wracając do Mediafan Lab'a, myślę, że jest spora szansa, że się tam pojawię. Aczkolwiek jeszcze nic nie jest pewne, nie jest postanowione, tam programu nie ma, nie wiadomo kto wystąpi. Na razie wiadomo, że będzie dwudniowe, przynajmniej taki jest plan. Czy coś więcej? Nie mam pojęcia. W pierwszej kolejności poczekam na więcej informacji. Jak chcecie, możecie śledzić sytuację. Może uprzedzę, że się tam będę pojawiał, może nie uprzedzę. Oczywiście żadnych znaków rozpoznawczych nie będzie. Dobra.
Okej, okay, jesteśmy na górze. Jeszcze tutaj zrobimy kilka łańców. Tak, nauczyłem się, jak już dobrze zdążyliście zauważyć, nauczyłem się po poprzednim mob grinderze robić sobie ten taki bufor, który sprawia, że moby będą spadały tyle dokładnie kratek, ile chcemy i nie będzie istotne, co będzie wyżej. Chociaż w sumie teraz, jak o tym myślę, to zdaje się na grinderze Endermanów też coś takiego zdążyłem zrobić, więc haha, kto wie. No, cała reszta tego kloca myślę, że będzie z cobblestone'a. Nie ma specjalnie sensu, żebym ja tutaj tych bryków tak dużo no, robił. Problem się zacznie w momencie, kiedy będę chciał to wszystko z tego... Jak to powiedzieć? Będę chciał to okablować, prawda? Więc dobra, załóżmy, że w tej chwili to będzie ramka. A plus jest taki, że nie będę musiał biegać na dół po kobla. Aha. Dobra, to jest ramka i stąd będą rozchodziły się platformy, które wiadomo w jakim będą systemie, tak jak to było poprzednio. Jak zwykle nie będę was tym katował. Włączę kamerę w momencie, kiedy będzie się działo coś ciekawego. Na razie jest nuda. Prawdopodobnie... Albo nie, wiecie co? Bo ja nie jestem pewien, czy mi to zajmie kilka dni, czy tydzień. To za chwilę zejdziemy na dół i coś wam pokażę. Zaczniemy robić chyba mechanizm podpodłogowy. Słuchajcie, poleciałem, zrobiłem dwie bramki not, nowe. Wróciłem tutaj. Chciałem jedną postawić na pistonie. No, okazało się, że się nie da. No, w sumie jasne, czemu nie. Przez chwilę miałem nadzieję, że będzie dobrze. Ale potem mnie olśniło. Przecież my nie potrzebujemy tych pistonów. Tak właściwie ten mob grinder, on nam ma służyć tylko i wyłącznie do zbierania dropów. Czyli tak prawdę mówiąc, no expić tutaj nie będziemy. Więc tak naprawdę to możemy się tego wszystkiego pozbyć. To nie jest tam absolutnie do niczego potrzebne. Dlatego no, po prostu zaoszczędzimy na wszystkim. Będą tutaj po prostu tylko takie o drzwi z... no tak, tu będzie szyba, prawda? Będzie szyba, bo musi być szyba. To będzie włączało i wyłączało spłukiwanie, bo nie chcemy, żeby się woda lała i żeby się na przykład, nie wiem, lag generował albo coś, może, nie wiem. No, tak czy inaczej, ta dźwignia zostanie. Czemu nie? Te wszystkie redstone'y, które tutaj są, to się ich na razie pozbędziemy, bo nie wiemy, w którą stronę one będą szły i po co tak właściwie. Tego gate'a również się możemy pozbyć. No i jakby nie patrzeć, w tej chwili możemy się spokojnie zająć systemem, który będzie zbierał nam lód. Tak, bo dobrze wiemy, że taki system będzie nam potrzebny i możemy go spokojnie tutaj przeprowadzić pod podłogą. Tak, nie żebyśmy mieli jakieś wyjście, no ale cóż. I teraz w ten oto sposób będziemy potrzebowali już nam znanego wcześniej systemu z obsidian pipe'ami. Powinniśmy mieć jeszcze bardzo dużo do wykorzystania z wiadomych przyczyn. Czyli tak, bierzemy 4 obsidian pipe. Właściwie to jeszcze powinniśmy wziąć jeszcze coś. No ale dobra, powiedzmy tak. W tym miejscu umieszczamy 4 obsidian pipe. Wiadomo. Bo jak o nie mob uderzy, to już się na pewno zabije, bo to jest właściwie 2 kratki poniżej poziomu jego zgonu. Teraz potrzebujemy rur żelaznych. Iron, waterproof, nie, iron... Ciekawe właściwie jak działają Iron Waterproof Pipe. Iron Transport Pipe. Kolejne. No, 4 sztuki. Powiedzmy. I teraz tak. Podłączamy je, wiadomo. Ten oto sposób. Teraz tylko będziemy musieli wyciągnąć klucz ze skrzynki, bo je wszystkie trzeba poprzekręcać. Bo one tak być nie mogą. Jedna musi prowadzić na zewnątrz. Właściwie 2. No, ale to szczegóły. Tak, tu jest w tą, tu jest w tą, tu jest w tą i ta będzie prowadziła gdzieś na zewnątrz. Potrzebujemy rury jeszcze jednej, ewentualnie czysta, tylko
Nie mamy często, czyli potrzebujemy rury. Pipe. Jak tu mamy? Cobblestone, gold. Weźmiemy golda, jeśli go znajdziemy. Chyba nie mamy goldów. Wygląda na to, że nie mamy goldów. No to weźmiemy cobblestone'a. Jedna sztuka, tylko po to, żeby mieć zaznaczone wyjście. I to wyjście będzie tu. Na przykład. O. I w tej chwili ta rura prowadzi nie w tą stronę, co trzeba. Problemy z tym odświeżaniem, naprawdę. O. Teraz powinno być dobrze. I już. I teraz cokolwiek tutaj wpadnie, powinno zginąć i się zatrzymać. Teraz potrzebujemy zobaczyć, czy mamy skrzynię. Nie mamy skrzynię. Będzie potrzebna ender skrzynia. Albo wiecie co, z drugiej strony nawet nie ender skrzynia. Nie ender skrzynia. Będziemy potrzebowali paste, czyli rury teleportującej. Nawet mamy jedną, jak miło. Face transport pipe. O, i w tej chwili umieszczamy ją tam plus jeden. Tak jak to, jak nasze wszelkie skrzynie, i to będzie w tym momencie trafiało do systemu naszego logistycznego, w którym będzie przerabiane. Chociaż z drugiej strony teraz się tak zastanawiam, czy ja na pewno chcę, żeby to trafiało do tego systemu, bo w tej chwili co się dzieje z wszystkimi rzeczami, które tam wpadają? To jest tak. Chyba będę potrzebował nowego systemu sortującego na dropy z mobów, czyli na kości i tak dalej. A propos, w międzyczasie przepełnił się mój system na drewno i sadzonki i niestety ten void pipe, który tam żeśmy podłączyli wtedy, nie funkcjonuje. Tak, więc potrzebny jest nowy system z radzenia sobie z nadmiarem. Swoją drogą chyba będę musiał powiększyć magazyn. Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. Efekt końcowy wygląda tak, że możemy się już pozbyć tego cobblestone'a stąd, bo to będzie szpecić. Ups. Bez sensu, zniszczyłem sobie kawałek. No i tyle na razie w kwestii związanej z systemem zbierającym lód, czyli itemki z naszych mobów. To powinno działać dobrze. Zaraz jeszcze możemy nawet sprawdzić. Wrzucimy sobie trochę tutaj itemków. No i super. I bomba, i działa. I pytanie tylko, czy wylatuje w dobrym kierunku. Tak, wylatuje w dobrym kierunku. Czyli jest git. Jest tak, jak być powinno. Tego na razie nie będę szkłem zastawiał, bo zaraz się okaże, że jest coś nie tak i wpadniemy do środka, będziemy musieli się wytłuc się na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Zostawmy na razie bomb gridera. Wiadomo, jest z ostatniej chwili. Pójdziemy polować na mutacje tutaj na naszej farmie drzew, bo z tego, co widzę, jest przynajmniej pewna niewielka szansa na to, że za chwilę będę miał już wystarczająco dużo sadzonek orzecha. Tak, przyszedł mnie szczęście. A jak nie, to trudno. Będziemy polowali dalej. Udało mi się w międzyczasie jedną znaleźć, czyli faktycznie na tych drzewkach coś już się może skrzyżować. Niestety dalej brakuje mi jednej, więc potrzebuję jeszcze jednej i będzie dobrze i zaraz się tym zajmiemy. W międzyczasie jeszcze ostatnie minuty odcinka poświęcę na parę informacji. Mianowicie, no po pierwsze tak, dzisiaj w środę. Znaczy ja tak, inaczej, ja to nagrywam teraz, jest środa wieczór, muszę to jeszcze wszystko złożyć do kupy, żeby puścić render, żeby był na czwartek rano gotowy, że jak wrócę do domu w czwartek po południu, po południu, kogo ja oszukuję, późnym wieczorem, to żebym nie musiał spędzać czasu przed kompem i patrząc na pasek postępu, jak się renderuje, żeby móc to wrzucić gdzieś, zacząć to wrzucać przynajmniej gdzieś po godzinie 22:30, jak to mam w zwyczaju, żeby było po prostu już dla, tak, dla tych niektórych samobójców, którzy siedzą do 2-3 w nocy i czekają na odcinek, a na pewno, żeby było na rano. A jak nie, to w najlepszym wypadku zacznę wrzucać rano, bo często też tak robię. No dobra, to przejdźmy w takim razie do tej fajniejszej części. Już widzę, że będzie nam potrzebny kolejny grafter.
A propos, przy okazji, jako tak, że jest środa wieczór, ja to nagrywam, to konkurs właściwie dzisiaj już zakończony, do północy czekam na pracę. W ostatniej chwili kilka mi napłynęło, więc wyniki poznacie dopiero w poniedziałek. Tak, w poniedziałek, jakby nagrywał odcinek na poniedziałek. Wiem, że wy to teraz oglądacie w piątek, ale ja to nagrywałem z wyprzedzeniem. Dobra, pierwsza sezonka. To w ogóle ich będzie kilka w różnych miejscach, czyli okej, zobaczmy tu. Tak, co mamy? Silver Rime Sapling, nie. Dobra, tego graftera się pozbądźmy, bo on już się nam nie przyda. Nie chcemy sobie zniszczyć żadnych drogocennych liści. Gdzie była kolejna? Tutaj. Desert Acacia. Co, ale rozczarowanie. Okej, kolejne. Silverlim, lol. Dobra, porażka. Wiem, że gdzieś się tutaj jeszcze skrzyżowało. Tak, o, tutaj na górze. Plum. Ciężko jest wskoczyć. W międzyczasie, słuchajcie, nowa pszczółka do nas dołączyła. Nazywa się Ocean Bee, ale również mam tylko dronę, gdzieś poleciała do magazynu w tej chwili. Silver Lime. No, najwyraźniej nas nie lubią. Dobra, tu mamy kolejne. Czy to jest to? O, nie. Kurczę, blisko było strasznie. Dobra, no niestety w dalszym ciągu nasza sezonkowa ruletka, mamy pecha. O, jeszcze tutaj. Już widzę, że to będzie kolejny ołk. Eje. Dobra, ten graf ten się również. Tak, bieganie po dnie morza jest również bardzo ciekawym zajęciem. Szkoda, że nie można wyskakiwać sobie z tej wody tak od tak po prostu do góry. Weźmiemy, zrobię tutaj jeszcze dwa graftery i ja tutaj po prostu zapoluję. I no i co? I myślę, że tak. Bob Grinder w tej chwili już się powoli rozwija. Jeszcze go będę budował. Nie będę was katował. Te ciekawsze fragmenty już zostały pokazane. Następny dopiero w momencie, kiedy będę go uruchamiał. Więc możecie być pewni, że coś się. Blisko. Więc możecie być pewni, że coś się dzieje. Już w tej chwili mam tam na nim portal, który działa w Netherze i mogę sobie po prostu chodzić. Nie muszę już skakać tutaj po całej okolicy i biegać w tej, jeżeli czegoś potrzebuję. Mogę sobie skracać drogę. No i tak, czym się zajmiemy w następnym odcinku? W następnym odcinku uruchomimy, myślę, cały ten kombajn, już żeby działał. Oczywiście, jak na razie, będzie działał tylko w takim określonym. No w ogóle chodźmy do niego, bo jasne. Ja wiem, że mogłem go zrobić, tak jak tam w komentarzach ktoś zasugerował, że mogłem go zrobić jeden na. Nie wiem, trzy na szerokie, że będzie po prostu jedna kostka dirtu i będzie tutaj deployer, tutaj kolejny deployer, tutaj będzie block breaker i to będzie działać. No, w sumie tak, w sumie mogłem również zrobić po prostu tak, że będzie obwód z redstone'a i zegar ustawiony na tam 3 sekundy i będzie co 3 sekundy tykał i będzie zbierał. No, może kiedyś coś takiego zrobię, ale gdzie tu frajda, tak? Ja chcę mieć wielką machinę, która robi fajne rzeczy i tak dalej. Może w pierwszej chwili pójdziemy po bandzie, zrobimy taki wielki kombajn, a może kiedyś w którymś momencie po prostu no, zrobimy coś mniejszego, bo jestem pewien, że jakbyśmy postawili ten klocek taki pojedynczy i tą machinę obok, no to myślę, że w stosunku kosztów do efektów, to ta mała byłaby równie skuteczna jak ta duża. Jednak jestem przekonany, że ta duża będzie bardziej wydajna. Dodatkowo ktoś to już dzisiaj w komentarzu pod filmikiem, dzisiaj, w środę, zasugerował, żeby zrobić filtr nad deployerem. I wsadzić do filtra, żeby było jeden bone meal i jedno ziarno. No ogólnie okej, to ma ręce i nogi, tylko że wtedy to
bo już pewnie, że się zdążyli zauważyć, że strasznie to odchudziłem. Zrobiło się wąziutkie, cieniutkie. Odrobinę uległ zmianie system sortowania. Oczywiście w tej chwili nie są kolorowane rury, te, które wychodzą z filtralki, tylko rury, do których mają trafiać. Ja sprawdziłem i to jak najbardziej działa. Jak mi się uda wyciągnąć, to nawet wam pokażę przez chwilę. Seeds. On mi, chodź tu. A tu jest co? Tu są sitsy. Dobra, to nie wiem, co tam robił Bonmil, ale sprawdźmy to jeszcze raz. No nie, wszystko działa. To pewnie było coś takiego, że mi się pomyliło, źle pokolorowałem albo coś w tym stylu. Nasiona trafiają do żółtej rury, a Bonmil do białej. W międzyczasie również wypłynęły informacje dotyczące Fidebista na wersję 1.5 Minecrafta i wersję 1.6 i tam jest wszystko o modpakach, o update'ach i tak dalej. Muszę to wszystko przeczytać, ale w tej chwili nie mam na to czasu, to dopiero później, więc na razie nic wam nie powiem. Więcej newsów, które wyciągnę, to w poniedziałek. Dobra, a w tej chwili już patrzę na zegar, znowu gadam 10 minut, więc na dzisiaj to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku sześciennej technomaterii. Piszcie jeszcze w sprawie tego kombajna, jakie macie propozycje, sugestie. Również, no tak jak mówię, konkurs ogłoszę w poniedziałek, kto wygrał. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!